Cześć, jestem Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rumble Hacki. Moi drodzy, chciałem wam na samym początku podziękować za zostawione 5000 łapek pod ostatnim filmem i za tak entuzjastyczne przyjęcie tej nowej serii, ponieważ wiele osób pisało w komentarzach, że gra już tą grę, że macie jakieś wyższe areny niż ja. I w dzisiejszym odcinku, moi kochani, my też sobie wbijemy nową arenkę, bo jak widzicie, na chwilę obecną jesteśmy na Backwater Pond, a kolejna dywizja, czyli kolejna arena rozpoczyna się od 700 puszek i nazywa się Frozenado i możemy tutaj odblokować nowego, legendarnego kangura. Tak on wygląda, on się nazywa Stomparo, wow. I jest naprawdę mega dobry, ja widziałem gameplaye, jak grają ludzie tą kartą, jest naprawdę, powiem wam, mega OP. Dodatkowo mamy jeszcze do blokowania jakiego Turtle Spinner i General Molotov. O kurcze, tak troszeczkę po rosyjsku zaleciało nam tutaj akcencikiem. Dobra, no za samym początku, moi drodzy, proponuję tak: zostawić łapeczkę w górę, 5000 łapek i nagrywamy kolejny odcinek z Rumble Hacki i przy okazji kupujemy jakąś ofertę. Miałem kupić ofertę inną, ale no niestety tamta mi zniknęła i kupimy sobie dzisiaj za to dwie oferty, bo są w przystępnych cenach. Boję się tylko jednego, że jak za chwileczkę wbijemy arenę wyżej, no to któraś oferta nam zniknie. Więc zróbmy może tak. Backwater Pond Division 1 Special Offer. Jest ona za 5 ziko. Więc od razu sobie kupmy tą ofertę, bo ona z pewnością nam zniknie, jak wskoczymy rangę wyżej. Dobrze, oferta już jest zakupiona. Pamiętajcie, żeby skorzystać z mojego kodu Farrell przed zakupem jakichkolwiek rzeczy w Rumble Hacki i nagrajcie oczywiście taki odcineczek, króciutki, podeślijcie mi na maila kod farrell@gmail.com, a ja udostępnię wasz filmik tutaj na odcinku. Więc za chwileczkę jeszcze jeden filmik poleci, ale na początku zrobimy sobie malutki opening, bo to jest najciekawsze. Tiger, o, Bouncy Board. Dobra, dzisiaj zagramy sobie może nowymi przedmiotami i postaramy się nimi wygrać mecz, bo to jest akurat przedmiot, nie żadna postać. Loyal Dog, super. Mr. Big Shot, no i to wszystko. No dobra, taka oferta startowa. Za dobra to ona nie jest. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć albo JJ-kę w Rumble Hacki, to wystarczy zjechać na sam dół sklepu i wpisać kod Farrell albo JJ-ka. Ja aktualnie wspieram JJ-kę, a JJ-ka wspiera mnie. No to zanim zaczniemy rozgrywkę i przetestujemy sobie nowe postaci i wbijemy nową arenę, przypominam, jeżeli jeszcze nie założyliście konta w Rumble Hacki, no to załóżcie go z mojego linku, który macie w opisie, dzięki czemu dostaniecie kartę epicką, skrzynkę Creatora, czyli to jest taka skrzynka ode mnie dla was, za to, że użyliście mojego linku, oraz gemy. Więc na start idealny pakiecik, dzięki czemu od razu zyskacie przewagę nad innymi graczami. No to teraz poleci szybki filmik podesłany przez mojego widza, który robi zakupy z kodem Farrell w sklepie Rumble Hacki. Ja to ja, mordeczko, oczywiście mega dziękuję, serducho dla ciebie, dzięki za wsparcie. Ale teraz, moi drodzy, zacznijmy grać. Przy okazji przetestujmy sobie na przykład nową tą trampolinę. Zamieńmy ją może za Mr. Big Shot i melon. Czy my chcemy użyć melona? Chyba nie chcemy użyć melona, bo melon jest po prostu taką kartą, która jest do skipnięcia. Ona bardzo mało kosztuje i po prostu kiedy ją wyrzucimy, od razu nam wskoczy kolejna karta, którą na przykład potrzebujemy. Brakuje nam tylko 30 puszek, czyli chyba jedno zwycięstwo, aby wygrać. Dobra, lecimy, moi kochani. Od razu panda na środek i bomba i strzał i nie ma. Dobra, Magnes, panda schwyci. Strzelaj! Dawaj, panda, jeszcze raz. Piesek! Piesek, Loyal Dog, panda! No i nie ma gola? Naprawdę? Naprawdę? No dobra, dobra. Rozegrajmy to teraz w takim razie na spokojnie. O nie, Tiger, 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 Tiger. Odbijamy go trampoliną. Nie udało się go odbić. Dobra, rzućmy krokodyla. Krokodyl go tam za szmaty od razu prawo, lewo nim miota. No i dobra, moi drodzy, to teraz zróbmy tak. Lazy Panda. Trafiła! Trafiła! Jakim cudem ona to zrobiła? Nie mam pojęcia, ale trafiła na szczęście. Dobra, weźmy tego Wolfa, odciągnijmy, bo on chce nam trafić gola. Właśnie. On jest mega niebezpieczny. Dobra. O kurcze. Teraz jest ciekawa sytuacja, ponieważ chłop nas obija z daleka, a ja nie mam czym go skontrować. Puściłem tam Wolfa. Wolf, Wolf, Wolf! Nie! Dobrze, dobrze, dobrze. Muszę odbić. Muszę odbić naszą pułapką. Dobrze, jest git, jest git, jest git. I teraz wjeżdża tam panda na środek i nic nie robi. Dobra. Szybciutko, krokodyl. Musimy rozwalić mu obronę. Jest obrona, patrzcie teraz. Magneto! Magneto! Nie chwycił, Magneto nie chwycił, kurczę. Jest! Double goal, Lazy Panda. Super. Piesek czeka na podanie.
Piesek podaje do Sniper Wolfa, ja tam od razu wyrzucam serduszko, żeby się chłop zakochał. Dam radę wcisnąć te serduszko? Wcisnąłem, aczkolwiek nie udało mi się teraz, szybko. Panda! Przejmuje? Nie. Ajajaj, 2-0! 2-2, przepraszam, co tu się wyprawia? Nie może tak być, że ja to jeszcze... Nie no, przegram! Wow, magnesem wybiłem! Nie! Co? To jest najgorszy mecz, jaki zagrałem chyba. Smutno mi. Dobrze, po tym meczu prawdopodobnie będziemy mieli odblokowaną kolejną dywizję. Od razu atakuje mój Tiger i patrz, wcisnął mu to, no nie wierzę, po prostu w to nie wierzę. Okej, zagramy sobie jeszcze raz teraz Magnes i Tiger go obiega i wciska drugą bramkę. Czy to będzie takie piękne zwycięstwo, 3-0 na szybko? I jeszcze raz piesek do pandy? No zagraj do pandy. Aj, panda nie widziała, o co chodzi. Szybko odbijamy tutaj wszystkich, bo tutaj była za duże zamieszanie, za duże pod bramką. No i niestety ten tygrys nam wcisnął bramkę. Dobra. Musimy to jakoś dobrze rozegrać. Nie. Obym tego nie przegrał. Początek był wspaniały, ale tak jest. Hat-trick, victory strike. Piękny meczyk, mega szybki. Wyjaśniony gościu jak trzeba. I moi kochani, mamy nową arenę. Frozenado odblokowane. Pięknie. I oczywiście pojawiła się nam przecudowna oferta z Frozenado Division 3 Special Offer. 400 gemów, 1000 golda za 25 zł. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę za to, że kupuję wszystkie oferty. Ja, moi kochani, dla was wszystko. Chcecie oglądać tą serię, będziemy kupowali każdą ofertę, jeżeli będziecie zostawiali łapeczki w górę. No i będziemy grali, sprawdzali, jakie fajne rzeczy lecą z tych ofert. 1635 golda. Jest! Nowa postać. Turtle Spiner. Mr. Fire. Strike Tiger. Mr. Big Shot. Sniper Wolf. Oh my gosh, 7 sztuk. Bouncy Board. Nowy Frogger. OMG. Powiem wam tak, ja widziałem Frogera. Frogger robi koks robotę. Kolejna jakaś jeszcze oferta jest dostępna. Power Up End of Season. Za 9 zł, co z niej wypada w ogóle? Zobaczmy sobie. Information, 2 superstary i 42 pro. No na razie nie będę jej kupował, nie będę. Tutaj sobie mogę tego golda kupić, bo golda zawsze za mało, oczywiście na początku. Od razu sobie upgrade'ujemy Sniper Wolfa. To jest na chwilę obecną moja najlepsza i najbardziej ulubiona karta. Czy możemy sobie podnieść Tigera? Oczywiście za 800 upgrade'ujemy Tigera. Mogę za 1200 jeszcze go podnieść. Dobra, Tigera upgrade'ujemy, bo ja muszę mieć go na wysokim poziomie. On teraz będzie mega mocno kosił. Lazy Pandę też upgrade'ujmy. W ogóle nie mam kart do Pandy. A to ci heca. Skoro odblokowaliśmy nową dywizję, przydałoby się nam przetestować nowe postacie. Frogger jest ultra mocny. Więc przetestujemy sobie Frogera zamiast za Alligatora. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale zmienimy sobie i... pana Spinera zamiast za serduszko. Tak wygląda na chwilę obecną mój deck. Awesome! Piąty poziom, pięknie. I lecimy z turnamentem. Frogger polega na tym, że jeżeli wokół niego jest krążek, to on tak językiem strzela, zabiera go pod siebie i od razu oddaje atak. Więc to jest postać atakująca. No, nasz ten wolny żółwik to jest postać, właśnie wam pokażę jak ona działa. Żółw działa w ten sposób. Zobaczcie. On się odbija od wszystkich krawędzi jak wariat. Dobra, mamy tutaj Tigera. I czy trafi? Trafił! Wow, ale ten Tiger jest teraz ultra mocny. Jestem na 7 poziomie, jeżeli chodzi o Tigera. Pokaż, stary, na co cię stać teraz? Nie, oddał strzał, ale niestety. Niestety niecelnie. Dobra, Frogger. A, Frogger się nie przemieszcza. Frogger tylko... Właśnie. Frogger działa jak Lazy Panda. Zabiera krążek i się nie przemieszcza, nie? I oddaje strzał. Celujemy w bramkarza po raz kolejny. Obijamy mu ostro obronę. Dobra, ten... Ej, zostaw mnie, tak? I powinien teraz trafić. Raz... 2, 3, 4, gol! Tak jest! Zdążyłem trafić gola. Uciekaj mi stąd, obijamy jeszcze raz atak, a czy tą obronę? Jest i Sniper Wolf. I to będzie gol. Chyba to będzie gol, moi kochani. Nie no, on nie dojdzie chyba. Tak. Piesek nie doszedł. Ale Sniper Wolf to zrobił! 3-1! Wow! Jednak otrzymał ten krążek i wcisnął. Coś pięknego. Czy chcemy odblokować kolejną ofertę? Myślę, że jest sens ją kupić, ale jeżeli zostawicie pod tym filmem tak 5000 łapek. Także moi kochani, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie użyć kodu Farel w sklepie Rumble Hacky, jeżeli kupujecie jakieś gemy. Oczywiście mi to nagrajcie, wyślijcie na mojego maila kodfarel@gmail.com, a ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!